Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie rozpoczynamy nowy cykl lekcji biblijnej w oparciu o księgę Sofoniasza zatytułowaną Dzień Pana. Pan okaże na nich swoją straszliwą moc, bo sprawi, że zmarnieją wszystkie bóstwa ziemi. Dlatego będą mu oddawały cześć wszystkie wyspy narodów, każdy z miejsca swego. Sąd nadchodzi, ale łaska i miłosierdzie wciąż są dostępne dla tych, którzy gorliwie ich szukają. Gdyby księgi prorocze uszeregować w porządku chronologicznym, księga Sofoniasza znalazła się by między księgą Izajasza a księgą Jeremiasza. Za panowania Manasesa, najnikczemniejszego króla judzkiego, przesłanie głoszone przez Sofoniasza było wsparciem dla Jeremiasza, jak również pomogło w rozpoczęciu ożywienia religijnego w czasach Jozjasza, wnuka Manasesa. Sofoniasz w swoich kazaniach potępił zepsucie szerzące się wśród Judejczyków. Wskazywał potrzebę skruchy opartej na tym, że Pan w swojej miłości wciąż wzywa ludzi do opamiętania i nawrócenia. Przesłanie Sofoniasza składało się z dwóch elementów. Po pierwsze, opisu zagrożenia ze strony doraźnego i powszechnego sądu, który obejmuje także lud pański. Po drugie, obietnicy, iż zbawieni ze wszystkich narodów przyłączą się do reszty z Izraela, służąc Bogu i ciesząc się Jego błogosławieństwami. W tym tygodniu przekonamy się, że przesłanie Sofoniasza nada mu znaczenie dla tych, którzy niosą poselstwo nadziei upadłemu światu. Część na niedzielę, dzień ciemności. Centralnym elementem przesłania Sofoniasza jest Dzień Pana. Według biblijnych proroków Dzień Pana oznacza czas, w którym Bóg interweniuje w sprawy ludzi, zarówno po to, by ratować, jak i po to, by osądzać. Większość ludzi w starożytnym Izraelu wierzyło, że tego dnia Wszechmocny uratuje i wywyższy Izraela, zniszczy wrogie mu narody. Ku wielkiemu zaskoczeniu słuchających prorok oświadczył, że Dzień Pański będzie dniem klęski także dla ludu wybranego, z powodu grzechów przeciwko Najwyższego. Porównaj księgę Sofoniasza, Joela, Amosa, jaki obraz Dnia Pana przedstawiają te wersety. Księga Sofoniasza, pierwszy rozdział, 14-18. Bliski jest wielki dzień Pana. Bliski jest i bardzo szybko nadchodzi. Słuchaj, dzień Pana jest gorzki. Wtedy nawet i bohater będzie krzyczał. Dzień ów jest dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem huku i hałasu, dniem ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur. Dniem trąby i okrzyku wojennego przeciwko miastom obronnym i przeciwko basztom wysokim. Wtedy ześlę strach na ludzi, tak iż chodzić będą jak ślepi, gdyż zgrzeszyli przeciwko Panu. Ich krew będzie rozbryzgana niby proch, a ich wnętrzności porozrzucane niby błoto. Ani ich srebro, ani ich złoto nie będzie mogło ich wyratować w dniu Pana, bo ogień gniewu Pana pochłonie całą ziemię. Doprawdy koniec straszny. Zagładę zgotuję wszystkim mieszkańcom ziemi. Księga Joela. Drugi rozdział, od 2-11. Zatrąbcie na rogu na Syjonie.
krzyczcie na świętej górze. Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski. Dzień ciemności i mroku, dzień pochmurny, mglisty. Jak zorza poranna kładzie się na góry, tak nadciąga lud wielki i potężny, któremu równego nie było od wieków i po nim już nie będzie, aż do lat najdalszych pokoleń. Przed nim ogień płonący, a po nim płomień gorący. Przed nim kraj jest jak ogród Eden, po nim jak step pusty. Nikt też przed nim nie ujdzie. Wyglądają jak konie i biegną jak rumaki. Podskakują po wierzchołkach gór z turkotem wozów wojennych, z trzaskiem płomienia ognia, który pożera ściernisko, podobnie jak potężny lud gotowy do bitwy. Przed nim ze strachu drżą ludy, wszystkie twarze bledną. Biegną naprzód jak bohaterowie, wdzierają się na mury jak wojownicy. Każdy idzie prosto swoją drogą, nie zbacza ze swojej ścieżki. Nie wypiera jeden drugiego, każdy idzie swoim torem. Prną naprzód wśród pocisków, w ich szeregach nie ma przerw. Uderzają na miasto, szturmem zdobywają mury, wpadają do domu, wdzierają się oknami jak złodzieje. Drży przed nim ziemia, trzęsie się niebo. Słońce i księżyc są zaćmione, a gwiazdy tracą swój blask. I Pan wyda swój donośny głos przed swoim wojskiem, gdyż bardzo liczne są jego zastępy i potężny jest wykonawca jego rozkazu. Tak, wielki jest dzień Pana i pełen grozy, któż go przetrwa. I księga Amosa, 5 rozdział. Od 18 do 20. Biada wam, którzy z utęsknieniem oczekujecie dnia Pana. Na cóż wam ten dzień Pana? Wszak jest on ciemnością, a nie światłością. To tak, jakby ktoś uciekał przed lwem, a spotka go niedźwiedź. A gdy wejdzie do domu i opiera swą rękę o ścianę, ukąsi go wąż. Zaiste dzień Pana jest ciemnością, a nie światłością, mrokiem, a nie jasnością. Sofoniasz porównuje nadchodzący sąd do potopu, który zniszczył życie ziemi. Katalog zagłady znajduje się w Sofoniasza, 1 rozdział 2-3. Został ułożony odwrotnie do porządku stworzenia. Ludzie, zwierzęta, ptaki, zwierzęta morskie. Prorok ostrzegał rodaków, że nie będą mogli wykupić się od nadchodzącego sądu. Ani srebro, ani złoto nie uchroni ich przed gniewem Pana. Zadowoleni z siebie mieszkańcy Jerozolimy twierdzili, że Bóg nie uczyni ani nic dobrego, ani nic złego. Nie spodziewali się, że Bóg zrobi cokolwiek. Jednak sądy Boże poświadczają, że Najwyższy jest aktywny i zapewnia przyszłość swoim wiernym. Sofoniasz wyjaśnia, że celem sądu Bożego jest nie tylko karanie, ale także karcenie. Pan obiecuje schronienie tym, którzy go szukają. Dzień Pana to coś więcej niż koniec świata. To początek nowego Bożego panowania, które będzie trwać na zawsze. Przeczytaj Sofoniasza 1:18. Ani ich srebro, ani ich złoto nie będzie mogło ich wyratować w dniu gniewu Pana, bo ogień gniewu Pana pochłonie całą ziemię. Doprawdy koniec straszny
zagładę zgotuję wszystkim mieszkańcom ziemi. W jaki sposób obecnie możemy doświadczyć prawdy zawartej w podanym wersecie? Innymi słowy, wobec jakich sytuacji stajemy, w których całe pieniądze tego świata nie mogą nam pomóc? Dziękuję.